Ach, te wakacje, wszyscy wokoło wyjeżdżają na urlopy, wzrasta niechęć do pracy, a za oknami, jak na złość leje. Co więc robić? Całe szczęście, zostały jeszcze gry. Pytanie tylko, czy druga połowa sezonu ogórkowego przyniesie jakieś ciekawe nowości. Po kiepskim lipcu, sierpień, o dziwo, zapowiada się dużo bardziej gorąco. Dlaczego? Sami zobaczcie. Piraci, bezkres mórz, ukryte skarby i magia połączone w jednej grze. Brzmi nieźle, prawda? A teraz mały szoker. Produkcja ta nie jest grą akcji, a rasową strategią czasu rzeczywistego. Jeśli więc marzyliście o epickich przygodach niczym z Piratów z Karaibów, to raczej tego tu nie znajdziecie. Za to główkowania z pewnością będzie tu w bród. Ta nieźle wykręcona produkcja to jedna z najjaśniejszych gwiazd tegorocznego programu Summer of Arcade na Xbox Live. No cóż, Microsoft wiedział co dobre. Samo oglądanie filmiku z tej gry jest wyjątkową przyjemnością. Przygody małego latającego spotka na planecie powitej mrokiem oczarowują wprost niesamowitą oprawą wizualną. Aż szkoda, że tytuł ten nie pojawi się na innych platformach. Jedna z najpopularniejszych serii strategii czasu rzeczywistego powraca z zagrobu. Tym razem jednak jako gra wyłącznie sieciowa. Microsoft postanowił bowiem połączyć rozbudowaną mechanikę Age of Empires z ciekawym stylem wizualnym i całą masą opcji społecznościowych. Wszystko razem okraszone zostało dodatkowo elementami znanymi z gier MMO i mikropłatnościami. No ale skoro sama gra jest darmowa, to drobne, nieobowiązkowe opłaty można jakoś przeboleć. Kolejna perełka Xbox Live i tegorocznego programu Summer of Arcade. Druga odsłona wyjątkowo grywalnych bitew ołowianych żołnierzyków przeniesie się tym razem w czasy zimnej wojny. A skoro tak, to i arsenał dostępnych broni znacznie się zwiększy. Samoloty odrzutowe, czołgi, bombowce B-52, komandosi, a nawet bomba atomowa. To wszystko zostanie oddane nam do dyspozycji. I pomyśleć, że tytuł ten to tylko rozwinięta koncepcja Tower Defense. Ale za to jaka interesująca. PC-towi gracze nie wybaczą chyba Ubisoftowi przesunięcia premiery najnowszej produkcji Erika Shai na dzień przed wyznaczonym terminem. I to bez podania przyczyny. Tym bardziej, że decyzja ta nie dotyczyła posiadaczy wersji Xboxowej. No cóż, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to z pewnością chodzi o kasę. I to grubą. Może więc należy się cieszyć, że gra w ogóle trafi na komputery PC. Oj, powiało chłodem. Teach us the way. For you are our only hope. Wiem, co sobie myślicie. Dlaczego ten tytuł w ogóle znalazł się w zestawieniu najciekawszych premier miesiąca? No cóż, wakacje są nie tylko dla nas, starszych graczy, ale również dla tych najmłodszych. A co zrobić, żeby je czymś zająć, gdy siedzą i nudzą się w domu? No właśnie, ten tytuł z pewnością je zadowoli. No chyba, że zamiast bawić się w zoo, wolą hasać po serwerach World of Warcraft, czy co gorsze, Call of Duty. Many building and enclosure customizations are available, allowing you to create your own unique park.
sierpniu znajdzie się również coś dla PC-towych miłośników niecodziennych gier RPG oraz serii Might and Magic. Po kilku miesiącach opóźnienia w stosunku do wersji konsolowych, na komputery PC trafi odświeżona i mocno udoskonalona wersja hitu z Nintendo DS. To niezwykłe połączenie strategii turowej z elementami gry logicznej i RPG może i nie powtórzy oszałamiającego sukcesu z poprzednich platform, ale z pewnością warte jest uwagi, o czym świadczyć mogą bardzo przychylne opinie konsolowej społeczności. Przy tym tytule chciałoby się zakrzyknąć: no wreszcie! Po ponad 8 miesiącach od światowej premiery na polskie półki sklepowe z rykiem silników i wiadrami błota wjedzie Off-Road Drive. Pytanie tylko, czy po tak długim oczekiwaniu nie będzie to raczej pyrkanie starego gruchota niż wycie potężnych terenowych maszyn. Sony znów uderza we wspominkową nutę. Biblioteka kolekcji odświeżonych hitów z PlayStation 2 wzbogaci się w sierpniu o zestaw niemal kultowy. ICO i Shadow of the Colossus zapisały się bowiem złotymi zgłoskami na kartach historii elektronicznej rozrywki. Jesteśmy więc niemal pewni, że powrót do tych jakże wyjątkowych produkcji będzie szczególnie przyjemny. Dungeon Defenders nadchodzi i jakoś nadejść nie może. Tytuł ten miał swoją premierę już w styczniu tego roku, o czym wówczas informowaliśmy. Twórcy tego nieszablonowego połączenia RPGa z grą gatunku Tower Defense jak widać nie wyrobili i cały projekt zaliczył spory poślizg. Obecna data premiery również nie jest wcale taka pewna. W każdym razie głowy za to nie dajemy. Największa perełka sierpnia, jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów ostatnich lat i wielka nadzieja wszystkich miłośników cyberpunkowych RPGów. Deus Ex Human Revolution, albo jak kto woli, Bunt Ludzkości, w końcu pojawi się na półkach sklepowych. Po tylu szumnych zapowiedziach oczekiwania graczy są ogromne. Ciekawe więc, czy twórcom uda się je zaspokoić. Przekonamy się o tym już niebawem. Didn't think we'd see you around here for a while yet. You know how it goes, Malik. Duty calls. You sure you're ready for this? Only one way to find out. Władca Pierścieni nadal w modzie. Tak krótko podsumować można pomysł kolejnej gry nawiązującej do słynnej trylogii Tolkiena. Wojna na północy ma mieć jednak coś, co odróżnia się będzie od wcześniejszych produkcji osadzonych w realiach bitwy o Śródziemie. Tym razem bowiem największy nacisk położono na zabawę w kooperacji dla trzech graczy, którzy wspólnie stworzą drużynę do walki z siłami Saurona. A wszystko to nieźle pomieszane ze znanymi każdemu wydarzeniami przedstawionymi w powieści. Rządzenie tropikalną wyspą nie jest łatwe, o czym od dobrych kilku lat próbują nas przekonać twórcy serii Tropico. Jej czwarta odsłona zaserwuje nam w tym względzie jeszcze więcej atrakcji.
Nietrafione inwestycje, kłopoty z poddanymi czy nieprzewidziane katastrofy, których skutki dosłownie rujnują nasz budżet, to tylko część niebezpieczeństw czyhających na przywódców małych państw. Ale przecież prawdziwy dyktator nie przejmuje się takimi błahostkami, prawda? Twórcy tej gry nieźle wymiatają. Nie dość, że w roli głównego bohatera osadzili ociosany kawał Camelota, to jeszcze bawią się jej tytułem. Niecodzienny styl graficzny i dziwnie prezentująca się rozgrywka skrywają jednak całkiem przemyślanie skonstruowaną grę w gatunku Tower Defense. Tytułowy głaz jest tylko narzędziem do likwidacji oddziałów napierających na naszą twierdzę. Zabawa zaczyna się jednak, gdy to my przychodzimy do natarcia, a wróg spuszcza na nas uśmiechnięty kawał skały. Po kilku latach przerwy seksowna wampirzyca powraca na ekrany naszych monitorów. Szkoda tylko, że w spłyconej formie. Prosta, dynamiczna i niezwykle krwawa zręcznościówka, choćby nie wiem jak dobra, nie zastąpi świetnego mrocznego klimatu w poprzednich odsłon tej serii. Nie chcemy na razie oceniać tej produkcji, ale dwuwymiarowe kształty głównej bohaterki jakoś do nas nie przemawiają. Druga odsłona, niezwykle popularnej wśród miłośników sieciowych batalii strzelaniny, zabierze nas do okupowanego przez Niemców Stalingradu. Podobnie jak poprzednio, główny nacisk położono tu na realizm. W grze znajdzie się więc niezwykle rozbudowany system balistyczny, chowanie się za przeszkodami i wiele innych ciekawych rozwiązań. O dziwo, nie zabraknie tu również trybu dla pojedynczego gracza. Najnowsza odsłona niegdyś niezwykle popularnej serii jest wielką niewiadomą. Pomimo szumnych zapowiedzi powrotu do korzeni, spore kontrowersje wywołuje nieco dziwna fabuła i powiązane z nią osobliwa mechanika rozgrywki. Przenoszenie się pomiędzy samochodami i wcielanie w innych kierowców wielkiej wirtualnej metropolii istniejącej w sennych wyobrażeniach głównego bohatera to średnio porywający pomysł. Kto wie jednak, być może to właśnie ten element gry okaże się jej prawdziwym diamentem. W przeciwnym razie marka Driver może zostać całkowicie pogrzebana. I've driven the streets of 100 cities to catch criminals. But Jericho is a different beast. I've always sworn I'd drive to hell and back to take him down. Looks like I just got my chance. I tym jakże optymistycznym akcentem kończymy przegląd zbliżających się wielkimi krokami sierpniowych premier. Trudno powiedzieć, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, ale lepszy ryc niż nic. Dobrze chociaż, że końcówka sierpnia zapowiada się naprawdę dobrze. Źle, że oznacza to koniec sezonu ogórkowego, a co za tym idzie, koniec wakacji. No trudno, taka kolej rzeczy. Na osłodę zostaje nam naprawdę gorący od hitów wrzesień. Jaki? A to już musicie sami zobaczyć. Wyglądajcie kolejnego odcinka naszego cyklu. Do zobaczenia!